Witam Państwa bardzo serdecznie na debacie MedExpressu. Koronawirus spowodował, że nasza aktywność fizyczna, nasza aktywność związana ze stylem życia uległa bardzo znacznemu ograniczeniu. Te ograniczenia szczególnie dotkliwie odczuwają te osoby, które aktywnie korzystały z klubów fitness, siłowni, z basenów. Będziemy dzisiaj dyskutować o tym, jak restrykcje dotyczące tej właśnie branży wpłynęły na aktywność fizyczną Polaków, jakie mogą być odroczone skutki zdrowotne, ale także skutki biznesowe tej właśnie decyzji. O tym będziemy rozmawiać w gronie ekspertów. Przedstawiam Państwu naszych gości. Pan profesor Jarosław Pinkas, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam serdecznie. Jest z nami pan profesor Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawski Uniwersytet Medyczny, ale także ekspert w dziedzinie medycyny podróży i lekarz sportowy. Czy to prawda, panie profesorze? Tak, to jeszcze się datuje. Czasów, że tak powiem, mojej młodości, i zajmowałem się drużyną kolarską, ale cały ale czas... Ale wiedza mówię, pozostała, wiedza pozostała. Tak, i wtedy specjalizację się łatwiej robiło, wiecie Państwo, wtedy wystarczyło tam na kurs pojechać, pójść na parę staży. Witam serdecznie, jest z nami pan prezes Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Witamy pana prezesa. Dzień dobry. Gościem debaty MedExpressu jest pan dyrektor Grzegorz Juszczyk, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Witam, panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. I dołączyła do nas właśnie pani poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią serdecznie, pani poseł. Pani poseł działa bardzo intensywnie w Sejmowej Komisji Zdrowia, ale także w parlamentarnych zespołach, które zajmują się aktywnością fizyczną Polaków, ale także kwestiami uzależnień, co też ma związek, czy może mieć niestety związek z naszym dzisiejszym wątkiem. Zaczynamy wobec tego i pana profesora Kuchara poprosiłabym. Bo to często słyszymy ruch, jakże on jest ważny, jak powinniśmy aktywnie spędzać czas. A co nauka mówi na temat wpływu ruchu, jeśli chodzi o utrzymanie zdrowia, odporności, o którą teraz nam tak bardzo chodzi, dobrego stanu psychosomatycznego? Szanowni Państwo, ja powiem krótko. Aktywność fizyczna wydłuża życie, jest nam niezbędna do zdrowia. Tak jest człowiek zbudowany, że po prostu musi być aktywny fizycznie. Najlepszym dowodem i można powiedzieć obrazem tego jest nowa piramida Instytutu Żywności i Żywienia, która u podstawy tejże piramidy zamieściła aktywność fizyczną. Proszę Państwa, ta zależność jest w dużej mierze liniowa, później dopiero te wielkie wysiłki fizyczne powyżej 3500 kilokalorii na tydzień. Dzień, powiedzmy, są już może męczące, ale do 3,5 tysiąca kalorii na tydzień, w zasadzie im więcej ćwiczymy, tym ryzyko zgonu jest mniejsze. I trzeba jasno powiedzieć, że niedobór ruchu jest drugim modyfikowalnym po paleniu tytoniu, po rzuceniu palenia tytoniu, czynnikiem, który wpływa na nasze zdrowie i oczekiwaną długość życia. Więc o tym pamiętajmy. To jest coś, co leży w naszych rękach. Niestety pandemia i ograniczenia z nią związane sprawiły, że Polacy, którzy już wykazywali przynajmniej deklaratywnie jakąś chęć większą ruchu, znowu zaczęli, proszę Państwa, siedzieć i zaczęli tyć. A pamiętajmy, że mamy silne dowody, że odpowiednia ilość ruchu nie tylko zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci, ale zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej, no przecież choroby układu krążenia to są główne przyczyny zgonu w Polsce, to jest mniejsze ryzyko udaru mózgu, to też jest jedna z ważniejszych przyczyn zgonu, dlatego że zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego, niekorzystnego profilu lipidowego, mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, zespołu metabolicznego, to wszystko jest oczywiście powiązane, bo to są różne aspekty tego samego problemu. Ale uwaga, właściwa aktywność fizyczna to też mniejsze ryzyko raka okrężnicy, raka piersi, o nadwagi i otyłości to oczywiste. To jest zapobieganie upadkom, dlatego że osoby, które są aktywne fizycznie, po prostu są lepsze, są sprawniejsze w sensie motorycznym i rzadziej na przykład łamią szyjkę kości udowej, co zazwyczaj kończy się w wieku starszym dość niepomyślnie. I to jest też wpływ na psychikę, zmniejszenie ryzyka rozwoju depresji, poprawa funkcji poznawczych, która nie jest bez znaczenia w przypadku osób starszych. Pomijam takie drobiazgi jak gęstość kości, jak, proszę Państwa, jak lepsza jakość snu i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ruch jest nam potrzebny i ruch, no mamy bardzo silne dowody, że jest wpływa korzystnie na nasze zdrowie, w tym oczekiwaną długość życia.
Tyle chciałem w skrócie przekazać. Bez wątpienia w czasie pandemii drastycznie spadł poziom naszej aktywności ruchowej Polaków. Eksperci podkreślają, że będziemy się mierzyć, może już się mierzymy, ale te kolejne miesiące to także będzie wyzwanie, mierzyć się z odroczonymi skutkami braku ruchu, w tym z chorobami cywilizacyjnymi. Pytanie do profesora Pinkasa. Jaki to będzie miało wpływ na zdrowie publiczne, panie profesorze? No już jest to absolutnie jasne, że będzie to miało absolutnie negatywny wpływ na zdrowie publiczne. Rzeczywiście nasza aktywność fizyczna w istotny sposób zmalała. Aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych czynników zdrowia publicznego. To gospodarka, to dostępność do opieki zdrowotnej, to sytuacje, które będą bardzo później trudno naprawialne i to jest wielki problem. Że rzeczywiście łatwo jest doprowadzić do sytuacji powiększenia swojego BMI, natomiast niezwykle trudny jest powrót do normy. Poza tym zmieniamy swoje nawyki, te dobre nawyki zmieniamy na te gorsze. Czasami jesteśmy do tego zmuszeni, natomiast najważniejsze jest w tej chwili to, żebyśmy wrócili do najważniejszego paradygmatu zdrowia publicznego, jakim jest medycyna stylu życia. Ten styl życia to kilka czynników, z czego najważniejsze to absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział pan profesor Ernest Kuchar, to jest aktywność fizyczna. To jest nasza podstawa, podstawa naszego funkcjonowania. Pewnie na drugim miejscu jest właściwe odżywianie się. To też jest ze sobą skorelowane w tej chwili. I jestem głęboko przekonany, że jeżeli nie podejmiemy w tej chwili gwałtownych działań zmieniających nasze nawyki, które są oczywiście także wynikiem pewnych restrykcji, absolutnie koniecznych w wielu przypadkach. Natomiast my te restrykcje musimy umieć zastąpić, chociażby tym, żeby ruszać się w domu, jeżeli nie możemy wychodzić z domu, jeżeli jesteśmy w takiej kwarantannie, ale także poprzez długie spacery czy inną aktywność, która jednak zapewnia nam bezpieczny dystans i zapewnia nam jednak odpowiednią aktywność. Ja wiem, że w tej chwili wszyscy są mistrzami sztuki pilotażu, ale ten pilotaż to niestety nie jest pójście na lotnisko, wysiłek fizyczny, intelektualny, tylko jest to przerzucanie w pilocie naszego telewizora kolejnych programów lub też oglądanie nieskończonej ilości seriali na Netflixie, czy niektóre z nich są sympatyczne i miłe i dobre, natomiast one absolutnie nie są dobre dla naszego zdrowia fizycznego, często dla psychicznego też. Przepraszam za tą drobną dygresję. Musimy się nauczyć inaczej żyć i musimy dostać inne propozycje. Te propozycje muszą być dla nas bezpieczne i to jest cały problem, ponieważ na przykład, jeżeli w tej chwili mamy nieczynne siłownie, to powinniśmy umieć je zastąpić lub też właściciele siłowni powinni podjąć takie działania, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo sanitarne i zdrowotne. Wydaje się, że jest to jednak możliwe do zrobienia. My się coraz więcej uczymy. Coraz większa część populacji będzie zaszczepiona, czyli będziemy coraz bardziej bezpieczni dla nas i dla innych. Po to się przecież szczepimy. Więc jest wiele przed nami. Trzeba o tym zwykle dużo, dużo mówić. Także dobrze przeprowadzone lekcje wychowania fizycznego. Ja rozumiem, że tylko część dzieci chodzi do szkoły, no ale tak naprawdę można jednak w tej chwili było narzucić pewne ćwiczenia fizyczne, które pod kontrolą rodziców czy też monitora, kamery można by jednak wykonywać. Strasznie trudny czas dla zdrowia publicznego i wiem, że będziemy borykać się z naszymi problemami zdrowotnymi, które będą niestety powiększone przez COVID przez miesiące, nie, lata. Natomiast najbardziej istotne jest to, żeby te złe nawyki, które mamy w tej chwili, nie pozostały w nas i żeby były one jednak modyfikowane, żeby natychmiast je zmieniać. No i to, co jest najbardziej także istotne, to znaczy dobre wybory zdrowotne. Dobry wybór zdrowotny to jest wybór istotnego ruchu, powrotu do tego, co nas kiedyś cieszyło, jeżeli biegaliśmy, jeżeli chodziliśmy na siłownię, to zastąpienie tego utratą kalorii poprzez aktywność fizyczną, no i oczywiście odpowiednią dietę. Tu jest jedna kwestia, mianowicie siedzimy w domu i w tym domu niestety jest tak, że sięgamy po coraz większą ilość alkoholu,
czasami nie potrafimy dobrze się socjalizować, generujemy konflikty, nasze zdrowie psychiczne nie jest w tej chwili dobre. Analizujemy w tej chwili, jak wzrosło chociażby zagrożenie dla rodzin, to wszystko to, co nie powinno się wydarzać w rodzinach, więc wiele, wiele rzeczy przed nami. Dziękuję panie profesorze. W tych indywidualnych centrach aktywności ruchowej, mówimy o siłowniach, o klubach fitness, o basenach, no najczęściej z tych miejsc korzystały osoby młode. Od długiego czasu te miejsca są zamknięte. I chciałam dyrektora Juszczyka zapytać, czy dysponujecie państwo badaniami, które pokazywałyby, że osoby młodsze są z jednej strony mniej narażone na zakażenie koronawirusem, a z drugiej strony widać, że przechodzą łagodniej, jeśli już dojdzie do zakażenia tę chorobę. Proszę włączyć mikrofon, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję za to pytanie. Może zacznę od tego, że podpiszę się obiema rękami przed wszystkimi wypowiedziami moich przedmówców, pana profesora Kuchara i pana profesora Pinkasa. Rzeczywiście te ograniczenia, które musiały być wprowadzone w związku z kontrolą pandemii COVID-19, będą miały długofalowe skutki zdrowotne. Dzisiaj rozmawiamy oczywiście o aktywności fizycznej. Czy odpowiedzi na to pytanie, czy w kolejnych pytaniach ja opowiem, to są badania, które prowadziliśmy w ramach realizacji projektu przygotowania raportu o sytuacji zdrowotnej ludności polskiej, bo te badania były przeprowadzane w październiku 2020 roku, więc są chyba najbardziej aktualne w tym momencie. Ale wracając do głównego pytania, rzeczywiście analizujemy strukturę wiekową zarówno osób chorych, jak i hospitalizowanych, i zmarłych. Te wyniki analizy przyczyn zgonu, także zgonów nadmiarowych, prowadzono z naszym udziałem przez Departament Analiz i Strategii, zaprezentował pan minister Niedzielski. Wiemy, że jeżeli chodzi o zgony, to dominującą grupą są osoby powyżej 65, a nawet 75 roku życia. Podobnie w przypadku hospitalizacji w Polsce mamy zbliżony układ hospitalizacji pod względem grup wiekowych, jak w innych krajach, czyli mniej więcej 40% to są osoby między 18 a 65 rokiem życia. Kolejne 40% to grupa 65-85, no i 20% osoby powyżej 80-85 roku życia, czyli ten ciężki przebieg zakażenia jednak jest charakterystyczny bardziej dla osób w wieku powyżej 65 roku życia i dla chorych z chorobami przewlekłymi, no ale te choroby także częściej występują w tej grupie wiekowej, stąd rekomendacje do etapowego prowadzenia programu szczepień ochronnych przeciw COVID. A ta struktura wiekowa osób zakażonych koronawirusem, wiemy, że około 80% tej grupy przechodzi łagodnie, być może nawet 30% to są osoby, które nie zgłaszają się do lekarza w celu wykonania testu diagnostycznego, żebyśmy mieli to potwierdzenie laboratoryjne. Te wartości trochę są modyfikowane fazą epidemii. O ile przed falą jesienną około połowy osób zakażonych koronawirusem zdiagnozowanych w badaniu molekularnym to są osoby do 45 roku życia, a druga połowa tej grupy to osoby powyżej tego wieku. O tyle wraz ze wzrostem mobilności, która nastąpiła we wrześniu i w październiku, ta wartość przechyla się trochę na osoby młodsze, dlatego że one są najbardziej aktywne. I od początku epidemii tą dominującą grupą wiekową, jeżeli chodzi o zakażenia koronawirusem, są osoby między 31 a 55 rokiem życia, gdzie największy udział zawsze miała grupa między 31 a 45 rokiem życia. Też ze względu na dużą mobilność, obowiązki zawodowe, opieka nad dziećmi, odłożenie do szkół w momencie, kiedy szkoły były otwarte. Dyrektorze, a czy uważa pan, czy w obliczu tych badań, czy konieczne jest zamykanie branży, z której w większości korzystają osoby bardziej odporne, no mówiąc ogólnie? No one niestety potem są źródłem zakażenia dla innych osób. Badania, które regularnie prowadził Główny Inspektorat Sanitarny,
gromadząc, analizując informacje ze wszystkich państwowych stacji sanitarno-epidemiologicznych o tych ogniskach zakażeń, pokazywały wyraźnie, że najczęściej do zakażeń jednak dochodzi w środowisku domowym, w zakładach pracy, zakażały się osoby z kwarantanny. W związku z tym od samego początku epidemii musimy zwracać uwagę na to, że jedna osoba, która może być potencjalnym źródłem zakażenia dla nowej grupy, która pojawia się w środowisku poza tą naszą naturalną bańką społeczną, może być źródłem zakażenia dla wielu osób w warunkach domowych. No i biorąc pod uwagę to, że ciągle jeszcze w Polsce sporo gospodarstw domowych, to gospodarstwa wielopokoleniowe, szczególnie w mniejszych miejscowościach, może dochodzić do zakażenia od osoby bezobjawowej, osób starszych z chorobami przewlekłymi i ryzyka cięższego przebiegu. Mamy nadzieję, że postępujący program szczepień ochronnych, gdzie w pierwszej kolejności chronimy osoby powyżej 65-70 roku życia, pomoże w ograniczeniu tego ryzyka właśnie ciężkiego przebiegu, hospitalizacji, no i wreszcie niestety także dosyć częstych zgonów powiązanych z COVID-19. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Pan prezes Andrzej Arendarski. Panie prezesie, kluby fitness, siłownie to jest miejsce pracy dla ponad 100 tysięcy osób, ale także miejsce aktywności fizycznej dla blisko 3 milionów Polaków. Potężna gałąź gospodarki, ale także chciałam pana zapytać o to, czy te restrykcje w tej właśnie branży mogą mieć wpływ i w jaki mogą mieć wpływ w perspektywie długofalowej, jeśli chodzi o zdrowie Polaków. Jak pan to widzi z pana perspektywy? Właściwie na to pytanie już odpowiedzieli moi poprzednicy, że te... No i jest ta odpowiedź dosyć banalna, mianowicie, że ten wpływ będzie negatywny i długofalowy niestety. To nie jest tak, że w ciągu jednego roku odrobimy no, te wszystkie zaległości i właśnie, czy pozbędziemy się złych nawyków, których nabraliśmy przez czas zamknięcia. To są bardzo poważne sprawy. Ja oczywiście nie jestem lekarzem i nie będę się wypowiadał na temat możliwości czy proporcji szans na zakażenie w klubie fitness, w kinie, w restauracji, prawda, i w sklepie. Natomiast jeśli rząd powołuje się na jedno czasopismo, no, w dodatku niespecjalistyczne, prawda, a tych badań na świecie prowadzone jest wiele i nie wszystkie potwierdzają te wyniki, na które potwierdza się rząd, no to samej uczciwości naukowej, no tak, ja też byłem pracownikiem naukowym przez wiele lat, więc pamiętam, że zawsze trzeba było dążyć do maksymalnej obiektywności i uwzględniać nie tylko te stanowiska, które nam z tych czy innych względów odpowiadają. Przyglądając się branży fitness, ja myślę, że to jest akurat miejsce, gdzie można w sposób łatwiejszy niż w innych zachować standardy sanitarne, które ograniczą rozprzestrzenianie się wirusa poprzez i dezynfekcję, i kontrolowanie dystansu między uczestnikami. Tak jest robione w wielu krajach na świecie. Mam znajomych, z ciekawości pytam ich, jak, czy chodzicie na fitness? No chodzimy, tylko że mniej osób się wpuszcza, prawda? Wszystko jest tam wycierane, pucowane, kabiny prysznicowe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pod jakąś kontrolą można to utrzymać. I o ile jestem przeciwny otwieraniu takich obiektów, jak na przykład kluby nocne, czy generalnie obiektów, gdzie jest podawany alkohol, który z natury rzeczy osłabia jakąś czujność, prawda, i skłania do zachowań no, niekorzystnych z punktu widzenia epidemiologii, czyli jakiejś bliskości, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem temu przeciwny. O tyle w fitnessie, gdzie ja byłem klientem przez wiele, wiele lat tego typu placówek, więc tam, o ile sobie przypominam, alkoholu się nie pije, prawda. Jest to raczej działanie indywidualne, więc każdy ma swoje miejsce, niekoniecznie musi tam chodzić, się socjalizować z innymi. I jest tam personel, który może tych wszystkich rzeczy pilnować. Słowem, jestem za tym, żeby te placówki otworzyć,
przy zachowaniu właśnie tych wszystkich standardów, o których mówię. Z tego względu, że konsekwencje właśnie braku ruchu i niszczenia tych nawyków, które w Polsce są słabe. Powiedzmy sobie szczerze, my nie jesteśmy Skandynawami, którzy mają jakby wpojone od najmłodszych lat, że trzeba się ruszać, prawda, biegać, skakać, jeździć na rowerze i tak dalej. U nas model jest zupełnie inny. W ostatnich czasach coś się zaczęło zmieniać, a pandemia teraz z powrotem te sprawy cofnie i to się niewątpliwie odbije na stanie naszego zdrowia i nie tylko kardiolodzy o tym będą zaraz meldowali, prawda, onkolodzy, ale i psychiatrzy również. To jest bardzo ważna rzecz. Czyli konkludując powiem tak, że otwarcie placówek fitness przy zachowaniu odpowiedniego i odpowiedzialnego reżimu sanitarnego byłoby bardzo korzystne. Ja się bardzo, bardzo ubolewam nad tym, że w tak zwanej Radzie Medycznej, która jak rozumiem, której wskazaniami się kieruje pan premier przy podejmowaniu swoich decyzji, no, zasiadają tylko medycy, przy oczywiście całym szacunku dla tego zawodu. Tam powinni zasiadać również inni specjaliści z innych dziedzin, między innymi ekonomiści, ale nie tylko. I ta opinia uwzględniająca różne aspekty, prawda, zamykania czy nie zamykania, czy częściowego zamykania, byłaby bardziej wyważona. No, z punktu widzenia ogólnego interesu, jakim jest nasze zdrowie społeczne, nasza kondycja naszej gospodarki i dobrostan społeczeństwa. Bardzo dziękuję. Pani poseł Barbara Dziuk. Pani poseł, no pani ma perspektywę polityka, ale także polityka, który bardzo interesuje się zdrowiem, zdrowiem Polaków w różnych jego wymiarach. Jak pani to właśnie z punktu widzenia polityka widzi tę kwestię? Bo przecież bez infrastruktury sportowej, a tu możemy się liczyć z tym, że no pewne obiekty przestaną istnieć, pewne biznesy przestaną istnieć. Bez tej infrastruktury sportowej będzie trudno osiągnąć skuteczne efekty, jeśli chodzi o profilaktykę, a to przecież profilaktyka jest tą kwestią, na którą rząd w tej chwili kładzie ogromny nacisk. Tak, pani redaktor, muszę się zgodzić tutaj z moimi przedmówcami, że takie spojrzenie bardzo z wielką empatią na drugiego człowieka, gdzie widzimy te zagrożenia spowodowane pandemią, gdzie widzimy jakby to co mówili przedmówcy, że no niestety mało ruchu mamy, ale ja tak się nad tym wszystkim zastanawiałam się też nad klubami fitness, czy nie byłoby dobrze, aby te kluby też w pewnym sensie uruchomiły możliwości przez internet zajęć. Wiadomo, że wszystkich takich siłowych na przyrządach nie wykonamy w domu ćwiczeń, natomiast można tutaj w pewnym sensie też w tym kierunku iść i myślę, że wiele osób, tak jak ja obserwuję moich znajomych, w ten sposób działa ze swoimi, można to określić, podopiecznymi w gimnastyce, tak? Również zajęcia Nordic Walking na wolnym powietrzu. Ja jestem wielką fanką i namawiam do tego typu spacerów. Żyjemy w takim trudnym okresie, gdzie już prawie rok jesteśmy w pewnym sensie w innym wymiarze. Obudziliśmy się w wymiarze, gdzie niestety musimy no, podejmować takie działania, aby zadbać o zdrowie i życie naszych najbliższych. I te jakby takie inne sytuacje, które nam życie przyniosło, trzeba wykorzystać w takim pozytywnym kontekście. I tu bym namawiała wszystkie kluby fitness, żeby w ramach swoich możliwości. Przecież naprawdę teraz internet nam też pozwala na różnego rodzaju spotkania, chociażby dzisiaj z Państwem, porozmawiania na ważne tematy. A co jest najważniejsze, to jednak ten ruch, taka świadomość tych 15 minut przynajmniej dziennie do pół godziny wyciszenia się, rozciągnięcia całego naszego organizmu tylko pozytywnie wpływa na całość funkcjonowania. To jest, ja mówię, to jest taki bezpiecznik i niekorzystanie z tego powoduje różnego rodzaju powikłania narastające później do zachorowania na choroby cywilizacyjne.
I też, co ja ubolewam, bo oglądałam ostatnio statystyki, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu i różnego rodzaju używek, te statystyki są drastyczne i naprawdę musimy zrobić wiele, aby osoby potrafiły tę ciężką sytuację, bo nie każdy ma silną psychikę, nie każdy jest odporny na tego typu działania, potrafi się odnaleźć w tej sytuacji. Człowiek jest właśnie taką istotą, że żyje w społeczeństwie i lubi mieć wokół siebie dużo osób, lubi być akceptowany, lubi po prostu przyjemnie spędzać czas. No niestety pandemia nam to uniemożliwia, ale widząc tutaj też pozytywne aspekty, które możemy wykorzystać, to jak najbardziej. A jeżeli chodzi o otwieranie tych wszystkich miejsc, gdzie można ćwiczyć, jeżeli są spełnione warunki, ale nad tym się trzeba zastanowić, bo wierzcie Państwo, życie i zdrowie jest najcenniejszym darem i to, co robi rząd, to, co robi Ministerstwo Zdrowia i te decyzje, jak widzimy po analizie rocznej, były dobre. Widzimy, jakie problemy mają sąsiedzi obecnie, czy Słowacja, czy Czechy, czy Niemcy, czy inne kraje europejskie izolują się, wprowadzają bardzo drastyczne przepisy, a my obecnie w pewnym sensie luzujemy i też musimy mieć cały czas w głowie, że jest pandemia, że musimy te obostrzenia przestrzegać. Natomiast zachęcam wszystkich, jeżeli jest możliwe, spacery, Nordic walking, taki po prostu inny styl spędzania dla zdrowia własnego, dla zdrowia rodziny, to wydaje mi się, takie nawyki są bardzo dobre, bardzo wskazane, bo tak jak mówię, trzeba zapobiegać niż leczyć, a wiele rzeczy można po prostu wspólnie ze wspaniałymi ekspertami, wspaniałymi ludźmi realizować. I też taki projekt przygotuję dla kobiet po chorobie, po przebitej chorobie nowotworowej, wspólnie z takimi aktywnymi kobietami w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Będziemy mieć też takie zajęcia, które będą wspierać, które będą pobudzać do ruchu, aby po prostu wyjść z trudnej sytuacji, ale też mieć przyjemność przebywania, ale zgodnie z tymi wszystkimi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Bardzo dziękuję pani poseł. Pan doktor Ernest, profesor Ernest Kuchar. Panie profesorze, czy są badania, które wskazują na większe ryzyko zakażenia w tych miejscach indywidualnej aktywności ruchowej? No typu baseny, siłownie, kluby, fitness. Tutaj pan prezes Arendalski odniósł się do badań z magazynu Nature, na które powołuje się rząd. Czy są inne badania, czy zasadne jest powoływanie się tylko na te wyniki? Jak pan uważa? Ja może przybliżę, ale zanim to chciałbym się odnieść do słów pani poseł. Bardzo cieszę się, że pani poseł dostrzega rolę wysiłku fizycznego, natomiast zwrócę uwagę, że pewne pomysły są nierealne. Oczywiście Nordic walking, no bardzo fajnie, tylko że w okresie jesienno-zimowym dzień jest krótki i gdzież tu chodzić? Wzdłuż ulicy? Poza tym, jak pani zwróciła uwagę słusznie, ludzie są istotami społecznymi i z doświadczenia wiemy, że to bardzo łatwo zalecić, natomiast bardzo trudno wykonać. Natomiast takie rzeczy jak ustalony harmonogram, indywidualny trener, no sami państwo uczciwie spójrzcie na swoje postanowienia noworoczne. Jeżeli mamy coś umówione, jeszcze zapłacone, to pójdziemy. Natomiast jeżeli mamy sobie chodzić w kółko, o bloku, Nordic walking, to jest przede wszystkim nudne i z całym szacunkiem pani poseł nie zgodzę się, że rząd robił wszystko tak jak trzeba, dlatego że Polska ma 60 tysięcy dodatkowych zgonów w zeszłym roku, ponad średnią wieloletnią. 30 kilka tysięcy to jest koronawirus, niech będzie, że więcej, a reszta to co? Szczerze mówiąc, osobie starszej to jest wszystko jedno, na co umrze. Mi też jest wszystko jedno, na co umrze, ważne kiedy. W związku z czym jasno powiedzmy, można było zrobić lepiej, bo to jest najgorszy wskaźnik w Europie. Najgorszy. I to jasno powiedzmy, nie mówmy, że wszystko było idealnie. Oczywiście, że ta pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Ja jestem odległy od krytykowania, ale po prostu nie ma możliwości poprawy, jeżeli się uważa, że jest świetnie. Musimy uznać, że coś można zrobić lepiej i można zrobić lepiej. Proszę też zwrócić uwagę, że z otwarcia supermarketów to najwyżej VAT wpłynie. Z otwarcia niektórych innych branży no, zdrowie nie będzie lepsze od tego, że ludzie więcej pieniędzy wydadzą, chociażby na ten alkohol, który jest bardzo wysoko opodatkowany. Natomiast z wysiłku fizycznego pożytek jest zdrowotny, czyli to się niejako zwróci, bo jak wspomniałem, z tych 60 dodatkowych
tysięcy zgonów, które są tragedią. Większość to jest koronawirus, a reszta to co? A reszta to jest pośrednio koronawirus. Między innymi to, że się siedzi w domu, to, że są teleporady, to, że proszę Państwa, że ludzie zmienili tryb życia na bardziej niezdrowy. Wysiłku fizycznego nie można na zapas zrobić. I wreszcie przejdę do tego, o co zapytała pani redaktor. Pani redaktor mówi o tym słynnym artykule w Nature. Ten artykuł jest bardzo słaby metodologicznie. Ja Państwu powiem od razu, że w czasie pandemii też jakość prac publikowanych jest gorsza niż normalnie, bo wszystko, co miało związek z COVID, od razu szło. Państwo to, jak wszyscy zajmujący się działalnością naukową, doskonale wiecie, że było zapotrzebowanie i nieraz pisma prestiżowe przyjmowały artykuły, no bądźmy szczerzy, które normalnie przyjęte by nie były. Jakie błędy metodologiczne popełniono w tym artykule? Tam tak naprawdę badano, gdzie się ludzie gromadzą na podstawie logowania telefonów komórkowych. Natomiast nie badano, gdzie się ludzie zarażają. I wykazano, że w Stanach Zjednoczonych takich miejscami, w którym się ludzie gromadzą, są między innymi siłownie, ale gromadzenie to nie to samo, co zarażanie. Poza tym nie można przenosić wyników amerykańskich na grunt polski. Polska to nie Ameryka i długo jeszcze Ameryką nie będzie, ale akurat jeśli chodzi o branżę fitness, to Polska czerpie tak nazwaną rentę z zacofania. Te nasze obiekty są po prostu nowe, są lepsze, bo ich 20 lat temu po prostu nie było. Te nasze obiekty nie można porównywać do siłowni amerykańskich, czy powiedzmy salek fitness. Ja będąc w Stanach sam takie obiekty widziałem i powiem Państwu, że to jest małe, ciasne i niewentylowane. Natomiast u nas, tak jak pani poseł zwróciła uwagę i pana Rendarski, to są obiekty, które łatwo kontrolować. W tym sensie, że to są obiekty, gdzie jest personel, który nadzoruje ćwiczących. Liczba osób, które mogą korzystać, jest ściśle limitowana. Te urządzenia można odsunąć na powiedzmy 2 metry, gdzie ryzyko zakażenia jest bliskie zeru, jeśli w ogóle jakiekolwiek. No nie dajmy się po prostu zwariować. To znaczy, że w sklepie jest bezpiecznie, w kinie jest bezpiecznie, gdzie się siedzi 2 godziny. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Jak to jest, że w kinie można siedzieć, w autobusach, w komunikacji miejskiej, gdzie między nami mówiąc nikt nie sprawdza, ile osób wchodzi, bo ja korzystam z komunikacji miejskiej i ja nie widzę, żeby ktoś sprawdzał. Tak samo jak widzę, że część osób te maseczki to trzyma gdzieś pod brodą i też na to nikt nie reaguje, bo też trudno, ja też rozumiem, że trudno, żeby kierowca takimi rzeczami się zajmował. I my to udajemy, że jest wszystko dobrze, a siłowni się czepiamy. Ja też powiem mój komentarz dotyczący Rady Medycznej. Tam to nie jest tak, że tam nie tam lekarze, to Rada Medyczna z definicji powinna być złożona z lekarzy. Tutaj nie mogę zgodzić się, żeby w Radzie Medycznej był kto? Ekonomiści, to byłaby Rada nie medyczna, tylko powiedzmy gospodarcza. Ale tam są lekarze, proszę Państwa, jednej specjalności, w zasadzie zakaźnicy, bo z racji natury pandemii takimi lekarzami się pan minister otacza. Ja tylko dlatego znam się cokolwiek na powiedzmy aktywności fizycznej i wpływie na zdrowie, bo mam specjalizację z medycyny sportowej. Jeżeli ktoś nie interesuje się tą dziedziną, to jemu to szczerze mówiąc lekceważąco traktuje. Ja spotkałem się z opiniami właśnie kolegów, którzy do tego jeszcze są w odpowiednim wieku, bo żeby zostać profesorem, to tego się nie zrobi w wieku lat 30 zazwyczaj, i którzy z tych obiektów zupełnie nie korzystają. Czyli ich opinia o obiektach sportowych to jest jakiś powiedzmy mit sprzed 20 lat. I na tej podstawie koledzy podejmują decyzję. Ja wiem to doskonale, ponieważ sam zaproponowałem, żeby zamknąć fryzjerów. I tutaj pani poseł wielki krzyk się zrobił, bo wszyscy chodzą do fryzjerów. I to ma być opinia niezależnych ekspertów, tak? To znaczy, że tak naprawdę swoje nienaukowe poglądy, tylko to na co zwrócił uwagę pan Rendarski, mianowicie selektywny dobór argumentów. Wybieramy te argumenty, które nam pasują. W ten sposób udowodnić wszystko. A wracając do badań, czemuż to nie cytujemy badań z Norwegii, gdzie badano przez 4000 osób uczęszczających na siłowni. Okazało się, że nikt się nie zaraził. Jedna osoba się zaraziła w grupie ćwiczących, ale to zaraziła się w pracy. Sami Państwo powiedzieliście, że w Polsce ludzie zarażają się w zakładach pracy i w domu. I jaka tu logika w tym, że skoro zarażają się w domu i w zakładach pracy, to trzeba zamknąć obiekty sportowe? No ja bardzo przepraszam, to nie jest takie bezpośrednio związane.
Dziękuję. Pan profesor Jarosław Pinkas. Panie profesorze, no właśnie, powiedzmy jeszcze o tych badaniach. Czy my mamy rzeczywiście mocne podstawy naukowe do tego, aby sądzić, że właśnie miejsca indywidualnej aktywności ruchowej są tym miejscem, gdzie zagrożenie dla człowieka, który z nich korzysta, jest większe niż w innych miejscach? Czy to jest, czy mamy jakieś poparcie naukowe w tej kwestii? Pani redaktor, my mamy tego wirusa od roku tak naprawdę. Pierwszy pacjent 4 marca, czyli jeszcze trochę czasu, żebyśmy mogli mówić o tym, że mamy rocznicę COVID-u w Polsce. Cały czas uczymy się tego wirusa, uczymy się biologii tego wirusa. Cały czas mamy inne podejście do epidemiologii. Słowo inne jest tutaj najbardziej istotne, dlatego że na osi czasu mamy różną wiedzę. I nasza wiedza w styczniu na temat tego wirusa była inna, w lutym była jeszcze bardziej inna. Coraz więcej wiedzieliśmy, a naukowcy, ale także politycy muszą podejmować decyzje w oparciu o wiedzę aktualną. Naukowcy nie są profetykami. Trzeba swoją wiedzę modyfikować, analizować, wyciągać z niej wnioski, rekomendować, wprowadzać pewne restrykcje. Na tym polega ten wirus. On nas cały czas uczy i naszym obowiązkiem jest update'ować tę wiedzę i sugerować odpowiednie racjonalne rozwiązania. I w pełni zgadzam się z profesorem Kucharem, że nasza wiedza, na przykład jeżeli chodzi o utrzymywanie się wirusa na powierzchni, jest inna niż była kilka miesięcy temu. W związku z oczywiście analizować publikacje, mamy już teraz metaanalizy, i podejmować racjonalne decyzje w odpowiednim czasie. I nie wiem, to już odpowiedni czas, żeby wprowadzić możliwość powrotu do ćwiczeń na siłowniach. Pewnie jest to możliwe w momencie, kiedy naukowcy będą przekonani o tym i powiedzą panu premierowi, radzie. Przecież to nie jest tylko tak, że ta decyzja podejmowana jest poprzez radę. Sam wielokrotnie brałem udział w tego typu debatach i myślę, że mam tutaj spore doświadczenie i chcę powiedzieć, że jest to wynikiem dochodzenia do pewnego konsensusu, ale najbardziej istotne jest to, żebyśmy zmieniali nasze podejście i nasze rekomendacje, ponieważ tego wymaga od nas ten wirus. Po raz pierwszy w historii mamy tak dynamiczną sytuację związaną z pojawieniem się nowych informacji naukowych. Jest open access dla wiedzy. No, trzeba też umieć to oczywiście wybrać i połączyć to z pewnymi zachowaniami społecznymi, z naszymi nawykami. Jest to dość skomplikowane, ale oczywiście możliwe do zrobienia. Ja pamiętam, jak wszyscy wyśmiewali się z projektu zamknięcia lasów. To trwało tydzień, ale chcę Państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy mieliśmy rzeczywiście dość istotny trend wzrostowy i zależało nam na tym, żeby zachować dystans, to musieliśmy te lasy przez chwilę zamknąć, bo lasy stały się czymś więcej niż krupówki w ostatnią sobotę. To po prostu był jeden wielki najazd ludzi. Mój kolega, który jest wybitnym leśnikiem z Niepołomic, mówi, że za chwileczkę my ten las stratujemy. Tam po prostu jest znacznie większa liczba ludzi niż na Marszałkowskiej, gdzie rzeczywiście jest to pewne miejsce spotkań. Oczywiście sytuacja, ja to mogę powiedzieć, no pewnie została naprawiona, bo zamknięcie lasu było w jakiejś mierze nie do zaakceptowania, tym bardziej, że niedobrze to komunikowaliśmy. Nasze intencje były też zupełnie inne. Między nami mówiąc, wtedy była największa, ogromne zagrożenie pożarowe, co jeszcze nie miało pewnie wielkiego znaczenia, ale mimo wszystko gdzieś tam wiedzieliśmy, że pewne ruchy trzeba wykonać. Coraz większą wiedzę mamy o tym wirusie i coraz częściej nasze decyzje zmieniać i dobrze to komunikować. Ludzie postponują naukowców, dlatego że zmieniają swoją wiedzę. A to powinno być wręcz odwrotnie. Powinni być przez to afirmowani, że potrafią to zrobić. Nic nie jest przy tym wirusie wykute w kamieniu. My za parę ładnych lat będziemy wiedzieć 80% tego, o czym marzyliśmy, żeby wiedzieć dzisiaj, prawda? No ale teraz trzeba po prostu podejmować pewne decyzje z pewnym ryzykiem, że zostaną one postponowane, nie do końca zrozumiałe, ale jeżeli szansa na poprawę, to po prostu trzeba to zrobić błyskawicznie
I ja myślę, że taki czas w tej chwili jest, bo jeżeli byśmy zebrali po raz kolejny, powtórzę, materiały dotyczące zachowania się wirusa, chociażby na powierzchni, też mamy wiedzę na temat transmisji, dystansu, także grup wiekowych, tych wszystkich, którzy są superspredersami, no to można pewne decyzje podejmować tak, żeby one były mało dolegliwe i żeby ich efekty takie oddalone, odroczone, nie były dla nas dramatyczne, bo w tej chwili idziemy w ogromne zagrożenie dla całej populacji, jeżeli chodzi o problemy związane z brakiem aktywności fizycznej. Dziękuję panie profesorze. Pan dyrektor Grzegorz Juszczyk, panie dyrektorze, pan profesor Pinkas podkreślił tutaj, jak ważne jest, no nie znając tego wirusa, gromadzenie wiedzy, analizowanie danych, prowadzenie badań, jakby kumulacja tych informacji, które mogą i powinny być podstawą ważnych dla nas wszystkich decyzji, dla przedsiębiorców, ale też dla tych, którzy korzystają z poszczególnych biznesów. I chciałam pana zapytać, jak pan widzi, opierając się na badaniach, które państwo prowadzicie, na wiedzy, którą gromadzicie, w jakiej perspektywie w pana opinii mogłaby być ta branża otwarta dla wszystkich, którzy cenią sobie aktywność fizyczną? No jak słyszeliśmy, no są mocne argumenty za tym, że jest to bardzo istotne dla naszego zdrowia. No tak, pandemia to zjawisko i zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Społeczne głównie dlatego, że chorują ludzie i dosyć trudno nam przewidywać zachowania, które pojawiają się w momencie redukcji jakichś zaleceń, które są nazywane obostrzeniami. No my od strony naukowej, tak jak to zdefiniował pan profesor Pinkas, patrzymy na to jako zalecenia. Zalecenia mogą być zawsze zmienione. Polska Federacja Fitness przygotowała bardzo szczegółowe, współpracując też z ekspertami, z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, zalecenia, wytyczne, regulacje, właściwie samoregulacje dotyczące zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, sposobu organizacji siłowni. Tutaj nasi eksperci również mieli okazję się z nimi zapoznać i uważamy, że są bardzo racjonalne, oparte na obecnej wiedzy. No i pozostaje oczywiście kwestia, w jakim stopniu będą respektowane, ponieważ tu też pan profesor Kuchar wskazuje na to, że nawet zalecenia dotyczące chociażby dystansów w środkach komunikacji miejskiej czy wreszcie zgromadzeń, jak widzieliśmy to w czasie ostatniego weekendu w Zakopanem, nie zawsze są przestrzegane i nie ma zbyt wielu możliwości, aby tak bardzo rygorystycznie w każdym takim miejscu przeprowadzać kontrolę i oceniać, czy te zalecenia są przestrzegane, czy nie. No ale zakładamy, że grupa osób korzystająca z tych miejsc, jak pani redaktor to określa, indywidualnej aktywności ruchowej, no tam także odbywają się zajęcia grupowe, no to są osoby, które realizują jakiś swój cel prozdrowotny, więc także nie zależy im na pewno na tym, aby samemu się zakazić, a tym bardziej zakażać kogoś w swoim otoczeniu. Więc można mieć nadzieję, że stosowanie się do tych zaleceń zarówno przez osoby organizujące takie miejsca aktywności ruchowej, jak i samych klientów, którym zależy na zdrowiu, powinny być bardziej racjonalne. No myślę, że w tym momencie te dyskusje, które się toczą w obszarze ewentualnych redukcji obostrzeń czy też zaleceń, są bardzo trudne, dlatego że zaobserwowaliśmy w ostatnich dniach bardzo intensywne wykorzystanie dostępnych możliwości zmniejszenia tych ograniczeń społecznych w trakcie ostatniego weekendu. Mamy badania socjologiczne, które pokazują, że Polacy są właściwie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przekonanie, że po pandemii wszystko wróci do sytuacji sprzed pandemii. W innych krajach już obywatele nie są do końca przekonani, że możemy całkowicie powrócić do zasad, które obowiązywały jeszcze w roku 2019. Więc my wiemy, że ta skłonność do stosowania się do zaleceń, też lekceważenia ryzyka epidemicznego jest duża. Więc myślę, że też kluczowe będzie to, w jaki sposób i branża fitness, i inni organizatorzy wypoczynku, aktywności ruchowej będzie argumentowała tą skłonność do stosowania się do zaleceń także wśród klientów. Mamy badania, o których już wspominałem, z których wynika, że w trakcie lockdownu, w trakcie pandemii w 2020 roku
No, prawie 1/3 osób deklarowała zmianę jesień w stosunku do wiosny swojej aktywności fizycznej, ale także wysiłku związanego z wykonywaniem codziennych czynności dojazdu do pracy. W związku z tym widzimy, że ten okres bardzo silnie zmienił zachowania zdrowotne i całe środowisko zdrowia publicznego ma obawy, co też już padało w naszej dyskusji, w jakim stopniu te szkodliwe wzorce zachowań się utrwalą i będzie bardzo trudno je zmienić. Więc na pewno ta dyskusja, która się teraz toczy, znajdzie zrozumienie w gronie instytucji, które podejmują te trudne decyzje. Pojawiają się nowe dowody naukowe, można myśleć o pewnego rodzaju pilotażu. To są miejsca, w których mamy kontrolowany dostęp, więc można później na poziomie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej śledzić ewentualne ryzyko zakażenia u osób, które przebywały w takich miejscach. No to jest trochę kazus ognisk weselnych, gdzie mieliśmy duży problem z rejestrowaniem osób, które uczestniczą w takim wydarzeniu. Tutaj myślę, że to jest dużo prostsze, ale oczywiście to jest wątek do dalszej dyskusji już z jednostkami inspekcji sanitarnej w Polsce. Bardzo dziękuję. To jeszcze chciałam właśnie pana prezesa Rendarskiego poprosić, bo tutaj no chyba to jest taki dobry moment właśnie też, jak pan dyrektor Juszczyk mówił, że jest możliwość pilotażu, że mamy dowody naukowe, które pokazują, że można zachować to bezpieczeństwo epidemiologiczne w takich miejscach. Z drugiej strony, panie prezesie, wiadomo, że branża jest przygotowana, że powstały wytyczne, jak działać, jak się zachowywać, jak przestrzegać pewnych zasad. No, jak pan ocenia taką gotowość do dialogu i do dyskusji? No wie pani, żeby był dialog i dyskusja, to musi być przynajmniej dwóch partnerów do tego, prawda? Tutaj myślę, że branża jest bardzo otwarta i jest świadoma również no, swoich, powiedziałbym, powinności takich sanitarnych, prawda? I natomiast nie widzę z drugiej strony no, chęci podjęcia tej dyskusji, no bo wyjęcie egzemplarza pisma Nature nie jest żadnym przystąpieniem do dyskusji. Więc ja też chciałbym tutaj jedną rzecz podkreślić. Jeden z szanownych członków tej debaty, uczestników, powiedział rzecz taką, która do mnie bardzo przemówiła, mianowicie że tutaj muszą być jakieś względy pozaracjonalne w tym podejściu do branży fitness. I być może to właśnie jest to, że decyzje podejmują czy doradzają w podjęciu decyzji osoby, które w ogóle nie mają pojęcia, jak ta branża wygląda. Jest to dla nich coś obcego, prawda? Co, że mają o tym właśnie wyobrażenie sprzed kilkudziesięciu lat. I takie rzeczy niestety się zdarzają i często w życiu biorą górę nad spokojnymi, racjonalnymi argumentami. I na koniec chcę powiedzieć tak, że jak się wydaje, spokojne argumenty racjonalne przemawiają za tym, żeby tę branżę otworzyć, żeby tę branżę otworzyć. Można ją monitorować. Są do tego tutaj panowie wypowiadali się na ten temat, są odpowiednie mechanizmy kontroli, prawda, śledzenia uczestników czy gości klubów fitness, badanie tej populacji. To wszystko jest możliwe, no tylko trzeba po prostu chcieć się nie bać. Ja myślę, że trochę właśnie jednak też panika decyduje o podejmowaniu decyzji, a panika nie jest nigdy dobrym doradcą i argumentów racjonalnych nie, i argumenty racjonalne nie zawsze są brane tam jako te główne. Bardzo dziękuję i już króciutko pani poseł na koniec, to pewnie prosimy o to, aby jeszcze raz politycy przeanalizowali te wszystkie argumenty. Jest ich, jak pani słyszała, bardzo dużo argumenty za tym, aby no, skoro jest możliwość monitorowania tego, co dzieje się w takich miejscach, może warto jeszcze raz te decyzje przemyśleć.
Tak, bardzo z wielką uwagą wysłuchałam dzisiejszych wystąpień. Ja też mam swoich przyjaciół, którzy prowadzą takie kluby, gdzie można naprawdę poprawiać zarówno sylwetkę, ale też i stan zdrowia, bo rehabilitacja to również jest miejsce, gdzie dbamy o zdrowie. I wydaje mi się, że przez dialog i przez te argumenty, które usłyszałam, które również znam z mediów społecznościowych, tak naprawdę pokazują sytuację i dają taką nadzieję do współpracy. I tak jak było powiedziane, ten monitoring, to sprawdzanie, jak to wygląda w dobie pandemii, mamy w postaci właśnie sanepidów i różnego rodzaju obserwacji tych, którzy prowadzą bardzo poważne biznesy związane właśnie z rekreacją, ze sportem. Ja jestem jak najbardziej za dialogiem i również zwracam uwagę, bo ten temat jest mi bardzo bliski jako osobie dbającą prozdrowotnie w różnych obszarach. I macie Państwo we mnie sprzymierzeńca i będę też przekonywać, będę rozmawiać, ale tak naprawdę to, że nam się uda pewne kwestie wypracować, otwarcie kolejnych jakby instytucji, dając decyzje, to zależy od naszej samodyscypliny, zależy od rozwagi, od umiejętności właśnie zachowania dystansów. No niestety sobota nie przyczyniła nam się do pokazania dobrych wzorców. Mam nadzieję, że ten taki przypadek zły nie będzie miał miejsca w następnych dniach, w następnych sytuacjach, gdzie mogą nastąpić zakażenia. Ja uważam, że jak najbardziej tutaj współpraca z tymi klubami fitness jest bardzo ważna i myślę, że w niedługim czasie przy odpowiednich obostrzeniach, bo przecież można pewne zarządzenia wydać, można pewne rzeczy przewidzieć, są na to opracowania, tak jak Państwo tutaj wypowiadaliście się i myślę, że wspólnie możemy tutaj dobre rzeczy wypracować. A mówiąc o weselach, tutaj któryś z panów się wypowiadał, ja miałam wesele, moja córka wychodziła w zamąż właśnie w czasie pandemii. Spełniliśmy wszystkie wymogi, było wszystko zrealizowane pod okiem sanepidu, nikt się nie zaraził, także jeżeli się chce, to można wszystko pokonać tak, aby było zabezpieczenie zdrowia i przyszłość dalszego funkcjonowania w społeczeństwie. Bardzo dziękuję pani poseł, bardzo dziękuję państwu za udział w tej dyskusji. No, myślę, że ten dialog będzie dalej trwał, no i mam nadzieję, że niedługo też dobra decyzja zapadnie, tak aby te wszystkie osoby, które korzystały z korzyścią dla swojego zdrowia, mogły korzystać z miejsc typu siłownia, basen, kluby fitness. Mam nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję państwu bardzo za dyskusję i za rozmowę. Dziękuję bardzo.